Jocześnie się z tej strony, Kebus, w dzisiejszym odcinku o tym, co się obecnie dzieje na rynku. Głównie dotyczy to skrzynek, ale nie tylko. Także postaram się wyjaśnić, może jakąś moją teorię, też dodam od siebie, generalnie opinię. Także polecam sobie to obejrzeć. Myślę, że taki film. Może się paru osobom e, przydać, jeżeli chcecie po prostu z jakiejś tam innej perspektywy spojrzeć na rynek. E, zapraszam Was oczywiście na stronę skins Monkey, gdzie swoje skin wymienicie. E, tutaj wpisujecie kod kebus, e, no i elegancko możecie swoje skin wymienić. 5 dolków macie plus, e, jako tutaj taki bonusik. E, jeżeli po, właśnie tradyjecie powyżej 100 dolarów, no to dodaje Wam się tutaj 5 dolków e, oraz 35% plus. Do depozytu z moim kodem Także macie link w opisie, jeżeli chcecie skorzystać Oraz macie link do strony CSGO Skins Gdzie sporo odcinków już razem robiliśmy Pół dolarka macie Darmowa skrzynka, jest również sklep Gdzie są również skiny, także warto sobie Zajrzeć i obczaić My dzisiaj przechodzimy sobie do rynku Steam Generalnie ostatnimi czasy e, na Steamie dzieje się dosyć ciekawie, mieliśmy chwilowy przestój, rzeczywiście było to spowodowane tym, że po prostu e, wie, większe wydarzenia się zakończyły, była tak zwana stagnacja na rynku, taka stabilizacja e, rynku gdzieś ten okres stagnacji rzeczywiście jest zauważalny Nawet na wykresach większości, większości przedmiotów Ale do czego dążę? Dążę do tego, że większość skrzynek idzie w górę Czym jest to spowodowane? Generalnie jest to spowodowane tym, że supply tych skrzynek się coraz bardziej zmniejsza Co jest całkiem logiczne Ale generalnie stało się tak z dużą ilością skrzynek I to nie stało się tylko skrzynką rewolweru, skrzynią falkionu, skrzynią fracture case, czyli tołamania Stało się to... W sumie z większością skrzynek. Wejdziemy sobie nawet na broken fanga, bo w sumie to mnie ciekawi, ale tak jak widzicie na broken fangu też ten wzrost jest e, widoczny. Do czego dąży? No to ja już generalnie dosyć, e, dosyć sporo razy mówiłem, że skrzynie to jest gdzieś tam jakaś tam przyszłość, że rzeczywiście lokata pieniędzy w skrzynkach e, nie jest czymś głupim. E, aczkolwiek tak jak widzicie, no z dnia na dzień tych skrzynek ubywa. E, także wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce się zaopatrzyć w jakieś skrzynki, to jest chyba najwyższy, e, najwyższy czas, żeby za, za, zacząć się nad tym zastanawiać. Nie mówię, żeby je kupować od razu, bo ta cena jeszcze może troszeczkę spaść. E, ale na pewno one będą rosły, także e, polecam się już zastanowić, jeżeli macie jakieś plany kup na skrzynek e, skupcie się na... nie przeglądajcie wszystkich skrzynek, bo to Wam zajmie za dużo czasu e, poleciłbym się skupić na na przykład trzech skrzynkach, które chcielibyście wykupić i na przykład codziennie noto, notować sobie jakiś wykres e, ja planuję tak zrobić e, i postaram się damwać... Dam znaczy zrobić sobie jakby z tego, z tego takiego okresu film e, gdzie rzeczywiście będę dokładnie bardzo analizował skrzynki dokładniejsze analizy są również dla wspierających, także polecałbym sobie to, to wszystko ogarnąć. No i mówię skupić się na jakichś konkretnych skrzynkach, nie, roz, nie rozdrapywać, nie rozdrabniać się na miliony skrzynek, tylko skupić się rzeczywiście na paru, wybrać sobie te najlepsze waszym zdaniem, te które się wyróżniają na rynku. No bo nie oszukujmy się, nie ma co inwestować w skrzynki do siebie podobne. Także tak wydaje mi się, że tak to wygląda. Jeżeli macie jakieś pytania no to oczywiście piszcie w komentarzu lub po prostu napiszcie na Discordzie, link w opisie. Trzymajcie dzisiaj, cześć.